jubileuszowy, bo 30. wyścig o Grand Prix Japonii był jednym na pewno z najciekawszych, najbardziej emocjonujących wyścigów w całym sezonie. Niestety również niezwykle dramatycznym i od tej dramaturgii trzeba rozpocząć. Chyba ciężko ranny, z tego co wiemy, podczas tego wyścigu na torze Suzuka został Gilles Bianchi, a więc francuski kierowca ekipy Marussia. Wszystko odbyło się w nieprawdopodobnie przypadkowych okolicznościach. W bardzo szybkim zakręcie, zakręcie 130R, w którym kierowcy osiągają prędkości przeszło 300 km na godzinę, to jest taki jak łuk, wypadł Adrian Sutil. Jego samochód stał na poboczu i oczywiście szybko działające ekipy japońskie zabrały się do uprzątnięcia tego samochodu, zabrania go z toru. Przy tutaj fladze, to trzeba wyraźnie podkreślić, czyli wtedy, kiedy zawodnicy mają obowiązek zwolnić i uważać na to, co się dzieje na torze, wyjechał tam w to miejsce, to wszystko odbywało się naturalnie na poboczu, taki rodzaj dźwigu samobieżnego, który miał podnieść samochód z Sutila i szybko go zabrać poza bariery zabezpieczające. I w tym momencie, kiedy już ten dźwig mieliśmy na torze, nadjechał Gilles Bianchi, wypadł w tym miejscu dokładnie i niestety uderzył w ten dźwig. Nie pokazano nam niestety obrazków, a więc nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało, natomiast no, uderzenie musiało być bardzo poważne, bo z tego co wiemy, nieprzytomny Gilles Bianchi został przewieziony do szpitala. Poza tym wyścig od strony sportowej wygrał Lewis Hamilton, który tym samym powiększył swoją przewagę nad Nico Rosbergiem o kolejne 7 punktów. W tej chwili wyprzedza go o 10 oczek, zresztą wyścig przerwano. Warunki były bardzo nieciekawe, przez cały czas nie korzystali zawodnicy z opon typu slick, czyli nie korzystali z tych opon przeznaczonych do jazdy na suchą nawierzchnię. Cały czas jeżdżono na oponach przeznaczonych do jazdy po mokrej nawierzchni. Szaleje w pobliżu Japonii tajfun i to on oczywiście spowodował takie niesprzyjające warunki i opady deszczu.